Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze społecznością Gimnazjum nr 2 imienia Polskich Olimpijczyków w Świdnicy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz mieszkańców Świdnicy zorganizowali wspólne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka pod hasłem Świdnica – miejsce, gdzie spełniają się dziecięce marzenia. Gimnazjum nr 2 po raz kolejny wzorem roku ubiegłego organizuje Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. To inicjatywa naszego rzecznika, pana Marka Michalaka, który objął patronatem naszą dzisiejszą imprezę. Patronatem objęła też pani prezydent Beata Moskal-Słoniewska. Chcemy, aby dzieciaki ze świdnickich szkół wspólnie się bawiły, a jednocześnie zobaczyły, że łatwo jest być dla siebie, pomagać drugiej osobie i że to czasami nie wymaga żadnych pieniędzy, tylko czasu i uwagi. W ramach wydarzenia na świdnickim lodowisku mieliśmy okazję podziwiać korowód marzeń, czyli przejazd na łyżwach 10-osobowych reprezentacji szkół podstawowych i gimnazjów w barwnych strojach ilustrujących marzenia dzieci, a także krótkie rozgrywki sportowe na lodzie reprezentacji szkół. W trakcie uroczystości wręczono również nagrody w ramach konkursu plastycznego. Jednym z założeń Dnia Praw Dziecka w Świdnicy było również promowanie działań charytatywnych na rzecz dzieci. Zorganizowano akcję charytatywną, zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone zostaną na paczki mikołajowe dla dzieci. Staramy się pomagać, jak najwięcej pomagać, szczególnie dzieciom z domów dziecka oraz z rodzin asystenckich. I dzisiejsza akcja jest po to, żeby zebrać pieniądze na kolejne paczki, które od kilku lat staramy się robić dla dzieci, żeby wywołać uśmiech na ich twarzach. Organizatorem imprezy było Gimnazjum nr 2 w Świdnicy. Patronat nad wydarzeniem objęli Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz Beata Moskal-Słoniewska, prezydent Świdnicy.